Kilka miesięcy temu były wybory. Wszystkie ulice były pokryte banerami. Daleko od polityki, blisko ludzi. I w tym momencie ja temu panu, który został prezydentem, chciałbym przypomnieć, co wisiało na banerach. Tu są ludzie, którzy przez 50 prawie lat płacili haracz. Garaż w Szczecinie, sprawa absolutnie na wagę złota. Nie ma się więc co dziwić, że kiedy miasto podejmuje plan likwidacji blisko 100 garaży, to mieszkańcy gromadzą się i protestują. Teraz sytuacja ma miejsce w Szczecinie, przy ulicy Twardowskiego, gdzie w ciągu miesiąca ma zniknąć blisko 100 garaży. Niektóre stoją tutaj nawet od 1978 roku. Mieszkańcy są oburzeni. Zobaczcie. Ile czasu niektórzy mają tutaj już swoje garaże? Bo domyślam się, że tutaj... Od 85, jak tu kupiłem. Czyli lat mniej więcej 40... Te garaże to powstały jeszcze za czasów Stoczni Szczecińskiej. To były 70, jakiś 7, 8 rok. Stocznia wykupiła ten teren i tu postawili garaże, jak to się mówi, dla stoczniowców. I tu było naprawdę sami stoczniowcy. I później, no wiadomo, z czasem się to wszystko zaczęło wykruszać, no bo ludzie tak samo, jak to się mówi, nie było młodych. I po trochu, no i później to, ja nie wiem, na jakiej to zasadzie, chyba jak stocznię zlikwidowali, to przejął to Zbilk. Nawet żeby to był parking płatny, w myśl na przykład władz miasta, to po prostu nie ma. Nie ma jak z takiej przestrzeni po prostu tutaj zorganizować na tym osiedlu. Czyli jeżeli ktoś nie ma swojego parkingu albo nie ma swojego wyznaczonego miejsca, to rozumiem, że mógłby tutaj krążyć. Dokładnie. I tak się, to jest częsta sytuacja w momencie, kiedy na stadionie Pogoni rozgrywają się jakiekolwiek mecze, bo wtedy to już naprawdę nie ma szans na znalezienie jakiegokolwiek miejsca parkingowego, ponieważ przyjeżdżają kibice również z okolicznych miejscowości. Rozumiem, że w tych okolicach jest coraz więcej mieszkańców. To jest tak, że tam się rozbudowuje pogodno dalej. Zgadza się. Tutaj przybywa na pewno mieszkańców, przybywa samochodów. Jest ten ruch rzeczywiście widoczny, zwłaszcza jak już mówimy po zakończeniu okresu wakacyjnego, to naprawdę widać, że godzina na przykład 21-22 już późnym wieczorem można krążyć i szukać szczęścia i nie znaleźć. Mają tu powstać garaże, co nie? Ale pytanie jest takie, kto te garaże buduje? Bo ja to myślę, że tu może być, że jakiś się deweloper chce tu wpakować, na jakichś może układach, on wtedy, owszem, postawi garaże, ale jak będzie chciał kupić, przykładowo, płać tam nie 100 zł, tylko na przykład 1000 zł, przykład taki daje, bo tam będą większe sumy. Ja tak przypuszczam, że to też tak może być. My jako tutaj użytkownicy tych garaży chcielibyśmy, żeby po prostu miasto zrobiło na zasadzie jak na Zawadzkiego, gdzie tam powstały nowoczesne garaże murowane i tu, żeby maksymalnie to wydłużyć ten czas dla nas, żebyśmy mogli spokojnie to rozebrać, te garaże. Też by ważne było, żeby po prostu miasto też zadbało o wywóz tych śmieci, tego wszystkiego, żeby tu nie było po prostu jakieś takie pobojowisko. Czyli państwo nie macie gdzie przenieść tych garaży, nie, bo to jest bo tak? Nie dostaliśmy żadnego innego rozwiązania ze Zbilku. Dostał pan tylko, że ma pan opróżnić ten plac. Dostał pan po prostu, że jeżeli pan nie tego, to panu dodatkowe będą jakby naliczali karę 10 zł od metra. To jest status tymczasowy. Od zawsze użytkownicy tych garaży, podpisując umowy, mieli świadomość tego, że to są miejsca tymczasowe. Nie jest to łatwa decyzja. Rozumiem też rozgoryczenie tych osób, które tam mają swoje garaże. Natomiast fakty są takie, że w 2019 roku radni miasta podjęli taką uchwałę związaną ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. I między innymi ten plan dotyczy też tego miejsca. I te garaże zgodnie z tym dokumentem nie są zgodne. Jest tam okres przejściowy 5-letni i on właśnie mija w tym roku. Stąd decyzja zarządu budynków o tym, żeby wypowiedzieć umowy. Jest to też związane z planowanymi inwestycjami, które będą realizowane na tym terenie. Z jednej strony ZUK będzie wykonywał tam takie działania porządkowe, docelowo będzie zagospodarowywał ten teren pod rekreację, pod funkcje parkowe, ale też ważna informacja akurat dla kierowców, tam spółka NIOL będzie chciała wybudować garaże murowane z przeznaczeniem dla okolicznych mieszkańców, także to jest jakaś rekompensata. Jakie działania pan podjął, żeby mieszkańcom w jakiś sposób pomóc w tej sytuacji, którą oni oceniają dla siebie jako trudną? Tak, trudna sytuacja jest taka, że mamy okres wakacyjny, dostali mieszkańcy wypowiedzenie garaży.
Ze względu na interpretację tego pisma mamy albo 14 dni, albo miesiąc na opuszczenie garażu i likwidacja metalowego, blaszanego garażu. Aczkolwiek ja wynegocjowałem, że jeśli zgłoszą się mieszkańcy, dzierżawcy tych garaży indywidualnie do zbilku, otrzymają przedłużenie do końca sierpnia, do początku września. Panie radny, mieszkańcy mówią, że tam nie ma gdzie parkować, że na pogodnie nie ma gdzie parkować. Czy to nie jest trochę tak, że pogłębiamy jeszcze mocniej i tak trudną już sytuację? Ja też jako reprezentant Partii Zieloni powiem wprost, że kupując auto nie kupujemy prawa do miejsca postojowego, aczkolwiek nie oznacza to, że nie pogłębiamy tym ruchem deficytu parkingowego, który jest w okolicy. Ludzie szczególnie mówią o tym deficycie podczas meczy Pogoni Szczecin, tak? Gdzie nie mają gdzie w okolicy zaparkować, więc ja bym chciał zorganizować spotkanie na linii mieszkańcy, dzierżawcy garaży, urzędnicy, żeby wypracować pewne rozwiązania. Czy likwidacji garażu uda się uniknąć? Stanowisko miasta wydaje się być w tym temacie dość jednoznaczne. Niemniej jednoznaczne są także obawy mieszkańców, że garaże znikną, a w tym miejscu szybko nic nie powstanie i że w sumie będą tu parkować. Tylko że nie w swoich garażach, a po prostu na uklepanej ziemi, która tutaj pozostanie bez żadnych przyszłych inwestycji.